Cześć kochani, witam Was znowu na moim kanale po lekkiej przerwie. Jak już wiecie z opisu, dzisiaj chciałabym z Wami poruszyć temat mojej operacji piersi. Dostaję od Was na Instagramie bardzo dużo pytań. Ja jeszcze się nie wypowiadałam na ten temat i stwierdziłam, że po prostu nie będę odpowiadała na jakieś tam pojedyncze pytania, tylko od razu stworzę taki filmik o operacji, w którym po prostu zawrę wszystkie takie najważniejsze informacje, wszystko, co powinniście wiedzieć, jeśli jesteście zainteresowani taką operacją. Odpowiem Wam na pytania, na które ja na przykład chciałam znać odpowiedzi. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Dobra, zacznijmy może od tego, dlaczego zdecydowałam się na operację. Także te osoby, które mnie obserwują, pewnie wiedzą z Instagrama, że w trakcie ostatnich miesięcy bardzo schudłam przez różne same sytuacje. Moja waga nie wróciła do poprzedniej. No i niestety ten biust już nie wyglądał tak samo. Tłuszcz niestety schodzi mi tak jakby od góry. Także no, to już nie było to samo po prostu. On już mi się tak bardzo nie podobał. Zmienił się jego wygląd i po kilku miesiącach myślenia stwierdziłam, że kurczę, dobra, chyba zdecyduję się na operację. I zaczęłam szukać chirurga. Jak wiecie może z poprzednich filmików, ja zwykle szukam chirurga w internecie, czyli szukam po prostu lekarza, który ma w internecie pokazane swoje prace, który ma jakby takie efekty przed i po, o którym mogę znaleźć dużo opinii. I poddawałam się na różne grupki na Facebooku, zaczęłam obserwować na Instagramie różnych chirurgów. Pewnego dnia, na której z grupek pojawił się temat najlepszego chirurga w Warszawie. Ja właśnie obserwowałam, co piszą różne kobiety i powiem Wam, że najwięcej kobiet polecało doktora Turkowskiego, który właśnie jest w Warszawie. Zaczęłam obserwować doktora social media, Instagrama, też zaczęłam obserwować klinikę, którą prowadzi i stwierdziłam po prostu, że umówię się na konsultację taką wstępną, przedoperacyjną. Czekałam na konsultację chyba 2 miesiące. Wiem, że tutaj te terminy są dla wielu z Was ważne, także będę je uwzględniała spokojnie. I powiem Wam, że ta konsultacja według mnie wypadła świetnie, bo tak, przyszłam do chirurga i powiedziałam mu jakby, jakie mam oczekiwania. Jakby ja nie miałam tak, że chciałam 2 razy większą miseczkę albo powiedzmy miseczkę G przykładowo, tylko pokazałam chirurgowi zdjęcia kobiet, które mają takie piersi, jakie ja bym chciała, jakie mi się podobają i poprosiłam chirurga po prostu, żeby on mi dobrał odpowiedni implant. Doktor Turkowski zaproponował mi implanty okrągłe z firmy Mentor, które mają 425 ml, 430, coś takiego. Tylko ja jakby nie byłam sobie w stanie wyobrazić, jak to wygląda i spytałam doktora, czy może mi na przykład pokazać jakieś swoje prace kobiet, które miały biust podobny do mnie i które chciały go zwiększyć no właśnie taki, jaki ja planuję. I tak, oczywiście doktor pokazał mi różne swoje prace i właśnie to mi się najbardziej podobało z tej konsultacji, że mogłam zobaczyć takie, wiecie, realne efekty pracy chirurga i wiedziałam mniej więcej, jak mój biust może wyglądać. Na tej konsultacji oczywiście też spytałam o cenę i chirurg zaproponował mi takie klasyczne implanty, które tam kosztowały 19 tysięcy. Jednak ja przeczytałam sporo w internecie, rozmawiałam z wieloma moimi koleżankami i one wszystkie miały zrobione implanty Mentor Extra. I właśnie zachwalały sobie te implanty i ja stwierdziłam, że też bym chciała właśnie te. One były troszeczkę droższe i cały koszt operacji wyszedł na 20 200 zł. A jakby ta konsultacja w trakcie tak mi się podobała, byłam tak pozytywnie, mój odbiór był bardzo taki pozytywny, że od razu umówiliśmy się na operację i pamiętam, że wyszło, najbliższy termin to był chyba miesiąc po naszej konsultacji, 16 grudnia i właśnie na ten termin się zdecydowałam. Powiem Wam, że ten miesiąc oczekiwania na operację mi tak strasznie szybko zleciał, że jakieś 3 dni przed operacją zorientowałam się, o matko, to już, i jakby jeszcze nie byłam tak
psychicznie na to gotowa. Jednak ja w ogóle się nie bałam tej operacji. Jakby byłam bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona. Zupełnie nie miałam żadnych lęków, obaw. Byłam zdecydowana, że na pewno chcę zrobić operację powiększania piersi u doktora Turkowskiego. I właśnie jeszcze jedna kwestia nam została do ustalenia. Taka, jaką jest rozmiar implantów, ponieważ zastanawialiśmy się jeszcze pomiędzy troszeczkę mniejszym rozmiarem. 405 a 425. W dniu operacji przyjechałam do kliniki i tam już po prostu na miejscu zdecydowaliśmy, że wybierzemy ten mniejszy implant, 405, także ja mam implanty 405 ml. A jeszcze powiem Wam o badaniach przedoperacyjnych. Oczywiście każdy musi wykonać takie badania i powiem Wam, że musicie być gotowi też troszeczkę na koszty. Jakby wiadomo, że przy operacji, za którą płacicie ponad 20 tysięcy, no to powiedzmy koszty badań za 600 zł to nie jest nic aż tak dużego. Jednak jak wiecie z moich poprzednich filmików, ja też już robiłam operację nosa i tam badania kosztowały mnie około 200 zł za jednym i za drugim razem, a przy operacji piersi jest tych badań znacznie więcej, chyba z 3 razy więcej, jak nie 4. I za badania wszystkie w publicznym szpitalu, jednak które robiłam prywatnie, zapłaciłam właśnie 600 zł. No dobra, to wróćmy do tematu. Już kiedy byłam w klinice, na miejscu dobraliśmy te mniejsze implanty, zostałam przygotowana do operacji i pomaszerowałam szybko z uśmiechem na twarzy na salę operacyjną. I teraz czas po operacji. Obudziłam się po operacji i powiem Wam, że no niestety, ale ja się źle czułam. Nie przeszłam tej operacji najlepiej. W porównaniu do operacji nosa, które mnie w ogóle nie bolały, które przeszłam super, moje samopoczucie było bardzo dobre, nic mnie nie bolało, to niestety no tą operację piersi przeszłam źle. Z wywiadu takiego środowiskowego, który robiłam wśród moich koleżanek, to chyba przeszłam najgorzej tą operację. One przeszły ją znacznie lepiej i powiem Wam tak, że pierwsza doba spędzona w szpitalu no była ciężka, bardzo duży kłopot sprawiało mi podnoszenie się, kładzenie, ciężko by było w ogóle utrzymać szklankę. Następnego dnia po około dobie wyszłam z kliniki, czułam się w sumie wtedy dobrze, byłam oczywiście na lekach przeciwbólowych, leki przeciwbólowe brałam jeszcze tydzień po operacji, przez ten tydzień po prostu cały czas. Dostałam wszystkie takie zalecenia pooperacyjne, dostałam paszport implantów, chyba tak to się nazywa, z tego co dobrze pamiętam. Dostałam wszystkie dokumenty, zostały mi przepisane leki przeciwbólowe oraz antybiotyk na tydzień. No i tak, pojechałam do domu. I później ten czas w domu, pierwsze 5 dni, to naprawdę 5 dni wyjęte z życia. Na szczęście nie byłam w tym sama. I tutaj też rada dla Was, żebyście po prostu nie zostawali sami na ten czas po operacji, ponieważ gdyby nie pomoc chłopaka, to ja nie wiem, jakbym dała radę. Po prostu potrzebowałam pomocy praktycznie ze wszystkim. Z jedzeniem, ze wstaniem, z przebraniem się, z umyciem. Naprawdę bardzo mnie wszystko bolało, jednak tak jak mówię, ten ból to jest kwestia indywidualna. Każdy z Was przejdzie zupełnie inaczej tą operację. No, tak jak też mówiłam Wam wcześniej, z moich koleżanek przeszłam ją chyba najgorzej. One wszystkie po 3 dniach już były takie, powiedzmy, samodzielne. A u mnie to niestety wyglądało troszeczkę inaczej. Mimo tego, że miałam bardzo dobre nastawienie, to niestety ból to przewyższył. Ale jeśli bierzecie te leki przeciwbólowe, to naprawdę da się żyć. Ja je brałam przez pierwszy tydzień regularnie, tak jak przepisał mi lekarz, powiedzmy co 4 godziny albo co 2 godziny, zależy który lek, to właśnie tak je brałam. No i było w porządku, po prostu te pierwsze 5 dni siedziałam sobie w domku, nic za bardzo nie robiłam, oglądałam filmy albo spałam. I tutaj też informacja dla Was, że przez pierwszy miesiąc po operacji śpimy tylko i wyłącznie na plecach.
Ja na przykład jestem osobą, która śpi tylko na boku, także bolały mnie plecy, ciężko było mi się przyzwyczaić. Ale to wszystko jest do zrobienia, jakby to nie są naprawdę jakieś straszne rzeczy. Człowiek jest w stanie się przyzwyczaić do wszystkiego. Ja po kilku dniach poszłam do fizjoterapeutki, zalecił mi to mój chirurg. Poszłam do fizjoterapeutki, która znajduje się właśnie w klinice, w której byłam operowana. I fizjoterapeutka powiedziała mi naprawdę dużo ważnych rzeczy, także każdemu z Was polecam po operacji pójść do takiej fizjoterapeutki, ponieważ ona Wam powie, jak najlepiej wstawać, jak się kłaść, żeby tutaj wszystko było bezpieczne, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żebyście Wy też się czuli komfortowo i żeby to Wam sprawiało po prostu jak najmniejszy ból albo i w ogóle go nie sprawiało. Fizjoterapeutka jeszcze mi powiedziała, jak to jest w kwestii kichania i kasłania, ponieważ ono przez pierwsze dni może Wam sprawiać ogromny ból i najlepiej jest po prostu tego nie dopuścić. Pokazała mi, jak mam zabezpieczać biust, także to było dla mnie mega ważne, bo nie wiem czemu mi po operacji cały czas chciało się kichać, jak na złość oczywiście. I jeszcze doradziła mi, jak robić olejowanie, ponieważ skóra po operacji jest bardzo napięta, oczywiście nie chcemy dopuścić do jakichś rozstępów, także piersi właśnie trzeba olejować, o czym ja na przykład nie wiedziałam. Także bardzo dobrze, że fizjoterapeutka mi powiedziała. U mnie to olejowanie trwało chyba 2 tygodnie, po okresie 2 tygodni już jakby nie czułam takiej potrzeby. Już ta skóra była mniej napięta, nie była taka błyszcząca i już czułam się po prostu komfortowo po tej operacji. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, to są dreny. Przed operacją ja w ogóle nie wiedziałam, że takie coś będę miała założone. I dreny to są po prostu tutaj takie dwa pojemniczki podpięte na rurkach do jednej i do drugiej piersi, które Wam zbierają te wszystkie tutaj wydzieliny, które się tworzą w środku. Dużo lepiej, żeby te wydzieliny wypływały, niż żeby niepotrzebnie były u Was po prostu w organizmie. Także tak, ja miałam w jednym z tych drenów dużo więcej tego płynu i u mnie to wyglądało tak, że jeden dren został zdjęty chyba po 3 albo 4 dniach, a z kolei drugi jakoś po 6. Także tutaj nie ma się czym przejmować, to jest normalne. U każdego to będzie wyglądało troszeczkę inaczej. No i te dreny trzeba sobie samemu jakby opróżniać w domu. Ja przez te pierwsze 5 dni w ogóle nie miałam jakby siły w rękach, ale za mnie robił to chłopak, pokazałam mu jak to robić. Mi chirurg oczywiście też pokazał, jak należy je opróżniać, tak żeby to, wiecie, wszystko dobrze po prostu przebiegało. Po usunięciu drenów przychodzi czas na szwy. Moje szwy zostały zdjęte jakoś 14 dni po operacji, coś w tym stylu. I tutaj akurat nie ma się zupełnie czego bać, tak jak zdejmowanie drenów i wyjmowanie tych rurek. Powiem Wam, że dla mnie to było coś przerażającego, to nie bolało w ogóle. Zdjęcie szwów też praktycznie w ogóle nie bolało, to są po prostu sekundy i nie ma w tym nic jakiegoś specjalnie nieprzyjemnego. Bardziej takie dziwne uczucie niż jakikolwiek ból. I tak, kochani, co Wam jeszcze mogę powiedzieć? W moim przypadku to wygląda tak, że ja przez pierwszy miesiąc cały czas musiałam nosić specjalny stanik pooperacyjny, który tutaj miał jeszcze taki dodatkowy pas, żeby ściągać piersi w dół. Jeśli macie ochotę, to możecie sobie dokupić taki stanik, jeszcze jeden, żeby po prostu mieć na przebranie. I w moim przypadku to wygląda tak, że ja ten stanik mam nosić 3 miesiące. Jednak chirurg powiedział, że po pierwszym miesiącu mogę ten stanik nosić zamiennie albo po prostu nosić staniki sportowe. Także na przykład teraz mam na sobie stanik sportowy. On tak bardzo nam ładnie zbiera te piersi, one się wydają teraz takie po prostu nabrzmiałe, ale no to jest kwestia tego stanika sportowego i po prostu one muszą być dobrze trzymane, muszą być cały czas zbierane do środka. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Powiem Wam, że dla mnie po prostu najważniejsze w tej operacji było to, żeby te piersi były blisko siebie. Nie chciałam mieć tak zwanej autostrady. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą może o co mi do końca chodzi, to chodzi o taką ogromną przerwę pomiędzy piersiami, która według mnie jest po prostu straszna.
nie wyobrażam sobie zapłacić tyle za operację powiększenia piersi i mieć po prostu takie coś na środku, co jest według mnie bardzo nieestetyczne. Powiedziałam o tym chirurgowi, on powiedział, że zrobi co w jego mocy, żeby one były jak najbliżej siebie. Dużo też zależy od waszych piersi, tych naturalnych. Na przykład ja miałam swoje piersi dosyć blisko i mam wrażenie, że tak samo blisko teraz mam po operacji. Bardzo się cieszę z tego efektu. Ta przerwa jest bardzo mała, na czym mi zależało. Wiadomo, że dopiero minęło niecałe 6 tygodni po operacji, także te piersi jeszcze będą zmieniały kształt. One jeszcze jakby osiądą. Za pół roku wiem, że będą wyglądały inaczej, dlatego zamierzam wam nagrać taki filmik, jeszcze jeden, właśnie za około 4-5 miesięcy i zrobić taki update, co się zmieniło, jakie są różnice i tak dalej. Jeszcze jedną kwestię chciałabym z wami poruszyć. Też, kochani, nie ma co oceniać piersi od razu po operacji, nie ma co oceniać ich tydzień po operacji czy miesiąc, ponieważ musicie wiedzieć, że one się naprawdę bardzo zmieniają. Moje piersi teraz po około 6 tygodniach wyglądają zupełnie inaczej niż tydzień po operacji. Także jakby nie przejmujcie się tym, one po prostu, ja mam wrażenie, że na przykład jeśli chodzi o kwestie moich piersi, to one co tydzień mniej więcej wyglądają troszeczkę inaczej, zmieniają się, schodzi z nich opuchlizna. Ja na przykład przez pierwsze tygodnie miałam bardzo dużą opuchliznę, także one były, wiecie, takie nabrzmiałe, miały troszeczkę inny kształt. Nie ma się tym co przejmować, trzeba, tak jak mówię, poczekać te pół roku na ostateczny efekt. W tym filmiku, kochani, chciałabym po prostu zawrzeć wszystkie takie najważniejsze informacje. Także na ten moment mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałam. Może jeszcze klinika, bo nie jestem pewna, czy dodałam na początku. Ja robiłam w klinice Otco Klinik, która znajduje się w Warszawie. Moim chirurgiem był, przypominam, dr Piotr Trukowski. No i co? Na ten moment jestem bardzo zadowolona z piersi. Podoba mi się ich kształt, podoba mi się, jak leżą. Tak, także na ten moment jest super. Wiem, że jeszcze nie ma co tak ostatecznie ich oceniać, ponieważ jeszcze musi minąć troszeczkę czasu. Wiem, że po 3 miesiącach będą wyglądały inaczej. Wiem, że za pół roku w wakacje już też będą wyglądały inaczej. Także na ten moment mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie je tutaj w komentarzach albo u mnie na Instagramie. Na Instagramie na pewno jeszcze będą się pojawiać różne pytania, także będę wracała do tego tematu. Śmiało pytajcie, ja na wszystko postaram się wam najlepiej odpowiedzieć, jak to tylko będzie możliwe. No i co? No i kochani, bardzo dziękuję za oglądanie wszystkich, którzy tutaj jeszcze ze mną są, którzy wytrwali. I do zobaczenia za około pół roku. Wrócę do was z update'em. Opowiem wam o zmianach, różnicach. Sama jestem tego bardzo ciekawa. Wiem, że wiele z was też. Dlatego właśnie do tego wrócę i nagram wam jeszcze raz filmik o powiększaniu piersi. Kochani, bardzo dziękuję za dzisiaj. Buziaczki i dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia.